Cześć, witam Was w kolejnym rankingu na tym kanale. Pierwszy ranking, przypomnę, może umieszczę tutaj również link w karcie, dotyczył platform do tworzenia smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji. W tym rankingu, który właśnie widzisz przed sobą, podejmę próbę i zrobię to, przeanalizuję najpopularniejsze projekty z branży krypto gamingu, tak pozwolę sobie to nazwać. Oraz zastanowimy się, gdzie i czy warto w ogóle w tej kategorii szukać zysku. Także zapraszam Cię do tego rankingu. Zanim jeszcze zacznę ten wstępny odcinek do rankingu, powiem, że na mojej stronie cryptodev.tv możesz pobrać raport odnośnie właśnie analizy rynku gier opartych o blockchain. W tym raporcie umieściłem wszystkie materiały źródłowe, z których korzystałem, aby utworzyć ten odcinek. Także zapraszam Cię do pobrania tego materiału. Jest on udostępniony bezpłatnie. Aby go pobrać, należy jedynie podzielić się tym faktem poprzez media społecznościowe, takie jak Twitter czy Facebook. Jeśli nie masz profilu na żadnym z tych mediów społecznościowych, a chciałbyś również mieć dostęp do tego raportu, odezwij się do mnie, czy to na maila, czy na Twitterze, i na pewno znajdziemy jakiś sposób, abym Ci ten raport mógł udostępnić. Po prostu zależy mi na tym, aby dotarł on do jak największej liczby użytkowników. Na początek może parę słów wstępu. Ranking ten ma na celu przedstawić moją opinię w zakresie platform z kategorii gaming osadzonych na blockchain lub wykorzystujących tokeny cyfrowe w celu realizacji założonej funkcjonalności. Obecna sytuacja na świecie, w której to warunki dyktuje panująca pandemia, zwiększa popularność gier wideo i wzmacnia ich pozycję rynkową w zakresie inwestycyjnym. Ponadto projekty tej kategorii oparte o blockchain docierają do coraz większej grupy osób potencjalnie zainteresowanych przyszłymi zyskami, dając możliwość stosunkowo łatwego i szybkiego nabycia tokenów wspierających funkcjonalność i użyteczność danego rozwiązania. W związku z tym, z tą obecną sytuacją, która tutaj ma obecnie miejsce, powszechne staje się wykonywanie obowiązków zawodowych z domu, tak zwana praca zdalna, czy też z angielskiego home office, odwoływanie imprez sportowych gromadzących co do zasady duże liczby kibiców w jednym miejscu oraz zwiększanie dystansu społecznego ludzi z powodu narzuconej izolacji mającej na celu zmniejszenie skali rozprzestrzeniania się pandemii. Dlatego też sytuacja ta oczywiście znajduje swoje odbicie w gospodarce, jak i w tworzeniu nowych nawyków i przyzwyczajeń społeczeństwa, do których można zaliczyć, między innymi tutaj wyszczególniłem parę takich aspektów. Są to na przykład zamykanie sklepów i centr handlowych, co prowadzi do zmniejszania poziomu dystrybucji prasy czytanej w tak zwanej wolnej chwili. Dochodzi też do zwiększania sprzedaży sprzętu komputerowego, co prowadzi do pustych stanów magazynowych i wydłużenia się okresu oczekiwania na zamówiony sprzęt. Zamknięcie kin i zwiększenie liczby użytkowników platform streamingowych, takich jak na przykład Netflix. Zwiększone inwestycje w technologie 5G i światłowody, by łącza internetowe i ich przepustowość zaspokajały zapotrzebowanie rynku. Pojawiają się również usługi edukacyjne online dla dziecka, tak zwane School as a Service. Popularyzacja e-sportu w telewizji publicznej i zwiększanie budżetów mediowych organizacji właśnie w tej kategorii. Dodatkowo widać trend wzrostowy w kontekście ogólnym, czyli ogólnych gier online. Dlatego według mojej opinii, wypracowanej na podstawie przestudiowania wielu materiałów tutaj umieszczonych przeze mnie w raporcie, rozwój gamingu może wynikać między innymi tych dwóch kwestii, takich jak: jeśli mamy już osoby grające, czyli graczy,
ich chęć wypróbowania większej liczby tytułów, nawet w kontekście kilku platform i zwiększenia zaangażowania w streaming, czy to bierny, czy czynny. Bierny streaming, czyli po prostu oglądanie tego, co robią inni gracze. Czynny streaming, czyli grając, udostępniają to, co, w to, co grają, aby inni mogli to oglądać. Natomiast jeśli chodzi o drugą stronę barykady, czyli o osoby niegrające lub grające sporadycznie, to tutaj chęć zrekompensowania czasu zwykle do tej pory spędzanego z przyjaciółmi w postaci poświęcania go na spotkania online przy na przykład takich tytułach jak Fortnite, Call of Duty czy Minecraft. Trend ten wzmacnia również działalność gwiazd sportu znanych do tej pory z tradycyjnego podejścia do tej dyscypliny. Na przykład tej próba odtworzenia zamkniętego przedwcześnie sezonu NBA przez zespół Phoenix Suns w grze NBA 2K20 wraz z usługą live streaming, co oczywiście potwierdzone jest stosowną informacją na stronie nba.com. Dodatkowo turniej zawodników NBA w grze tej samej, czyli NBA 2K, zorganizowany wraz z jednym z uczestników takich gwiazd jak na przykład Kevin Durant. Mają miejsce również wirtualne wyścigi niezakończonego zgodnie z planem sezonu wyścigów formuły F1. Przypuszczenia te potwierdza coraz więcej oficjalnych danych podawanych do wiadomości publicznej przez firmy, rządy czy organizacje rządowe, co widzimy chociażby tutaj na wyszczególnionym raporcie przygotowanym przez Nico Partners, w którym można między innymi wyczytać, że wzrost liczby pobieranych gier tylko na platformę iOS o 27% w tym kwartale przy wzroście zysku o trochę ponad 12%, także myślę, że dosyć imponujące dane. Dodatkowo w analizie tego rynku posłużyłem się również platformą Steam. Platforma Steam jest to serwis, który umożliwia zakup online oraz grę właśnie w wiele znanych tytułów z kategorii gamingowych. I tutaj platforma ta poprzez serwis steamdb.info udostępnia podstawowe statystyki. Teraz na ekranie widoczna jest platforma Steam, gdzie odnotowuje rekordowe liczby użytkowników każdego dnia. Widać również, że trend ten jest wzrostowy oraz to, że bardzo mocno wychylił się do góry właśnie od czasu trwającej pandemii. Dodatkowo dostawcy usług internetowych, takich jak tacy jak chociażby amerykański Verizon, odnotowuje wzrost liczby danych transferowanych poprzez swoją infrastrukturę w kategorii gaming na poziomie 70% tygodniowo. Oznacza to, że dostawca ten co tydzień odnotowuje zwiększony ruch, który generują m.in. gry komputerowe, gry wideo na poziomie 70% tygodniowo. Myślę, że to jest bardzo dużo. Oczywiście jest to tutaj pokazane w ich raporcie, a urywek tego widoczny jest dla Ciebie na ekranie. Kolejny dostawca, czyli Comcast, informuje o znacznym wzroście liczby pobrań gier, jak i ruchu sieciowego z tym związanego. Tutaj mamy dodatkowe plus 50% wzrostu właśnie ruchu potwierdzającego pobieranie gier wideo. Kolejnym ważnym źródłem danych jest, jeśli chodzi o gaming i gry online, statystyki dostarczone przez serwis streamingowy Twitch, które informują również o zwiększonej liczbie oglądających treści gamingowe i je publikujących. Tutaj również widzimy trend wzrostowy, co według mojej opinii potwierdza tą tezę, aby projektami gamingowymi jak najbardziej się zainteresować i wziąć je pod uwagę w swoich tutaj jakichś zamiarach. Światowa Organizacja Zdrowia w porozumieniu z największymi producentami gier zmienia swoje stanowisko w sprawie online i teraz propaguje właśnie gry online,
aby w zgodzie z uruchomioną akcją Play It Apart Together spędzać czas ze znajomymi grając właśnie w online. Dodatkowo armia amerykańska w oparciu o własny produkt gamingowy o nazwie Operation Overmatch zbiera dane odnośnie zachowania i podejmowania decyzji przez grających żołnierzy, aby następnie lepiej planować działania wojenne. Dodatkowym, dosyć dużym newsem w zakresie tutaj inwestycyjnym jest uruchomienie kolejnej rundy finansowania znanej gry Roblox, gdzie głównym inwestorem jest fundusz Andreessen Horowitz, który również jest znany z tego, że inwestuje w projekty blockchain, w projekty kryptowalutowe. W tym wszystkim pojawia się jednak pytanie, gdzie znajdą miejsce projekty oparte o blockchain, funkcjonujące w oparciu o non-fungible tokens. Tutaj to pojęcie wyjaśniałem już na swoim kanale. Przypomnę jedynie, że jest to technologia tworzenia tokenów, chociażby w oparciu o protokół Ethereum, które umożliwia właśnie, aby te tokeny były nie do zduplikowania, aby one były unikalne i niepodzielne. Dzięki temu możemy w wirtualnym świecie na przykład tworzyć czy też kupować ziemię, budynki, tworzyć własne obiekty i to wszystko osadzać na blockchain, co pozwala potwierdzać nasz stan posiadania ich i to właśnie umożliwia NFT. Dlatego myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę na poniższe kategorie projektów już funkcjonujących w oparciu o wspomagane przez rozproszony rejestr technologie. I tutaj może parę linków do właśnie środowiska związanego właśnie z NFT na blockchainie. Parę informacji w zakresie projektów i kategorii gamingowych osadzonych właśnie na blockchainie. Dużo tych informacji tutaj pochodzi z Twittera, gdyż uważam, że jest to bardzo dobre źródło takich newsów, również w kontekście inwestycyjnym. I tak chociażby projekty te występują w takich kategoriach jak galerie sztuki, wirtualne galerie. Tutaj może jeden z tweetów wyświetlę, żeby to było bardziej czytelne. Tutaj przykładowa galeria sztuki wytworzona właśnie w oparciu o projekt Crypto Voxels. Kolejna sprawa, grywalizacja. W tym segmencie również projekty kryptowalutowe są uruchamiane. Może tutaj parę słów wyjaśnienia, gdzie tak naprawdę tutaj jest ten zarobek. Otóż chodzi o to, że na projekcie Decentraland, który jest zwany takim Ethereum gamingowym, można tworzyć własne gry, a następnie dostęp do nich oferować za określoną opłatą. Czyli mamy tutaj sytuację, w której w wirtualnym świecie tworzona jest wirtualna gra, za którą gracze poruszający się wirtualnymi zawodnikami płacą tokenami mana, czyli tokenami natywnymi projektu Decentraland. Tokeny mana są to tokeny oparte o Ethereum, zgodne ze standardem właśnie ERC-20. Co ciekawe, w świecie właśnie blockchainu, w świecie gamingu rozkwitają również wydarzenia rozrywkowe, wirtualne kluby, powszechne stają się konferencje, co ciekawe nawet wirtualne. Tutaj przykład pochodzący z kolejnego tweeta, pokazujący uczestników CoinFestu, również zorganizowany na platformie Decentraland. Widzimy budynek giełdy Kraken właśnie w wirtualnym świecie osadzonym na blockchainie. Projekty edukacyjne, e-commerce'owe, aukcje, e-commerce, aukcje, czyli miejsca, w których możemy zakupić wirtualne przedmioty wspierane właśnie NFT za tokeny, wearables, czyli miejsca, w których możemy swojego własnego bohatera ubierać w wirtualne ubrania. Co ciekawe, projekty te również wspierają biznes, przedsiębiorczość, umożliwiają przeprowadzenie aukcji,
jest naprawdę szereg możliwości, szereg bardzo ciekawych branż, tak naprawdę dopiero rozwijających się w kontekście rozproszonego rejestru, osadzonych na blockchainie, w kontekście typowo gamingowym. Dlatego też przytoczone tutaj przeze mnie fakty myślę, że potwierdzają tą tezę, iż przynajmniej warto orientować się w tej sferze gamingowej. Warto poznać, czym te projekty tak naprawdę się charakteryzują, w jaki sposób można na nich zarobić. A choćby tutaj przez wymienione przeze mnie te kilka kategorii już daje obraz, już wystarczy sobie chwilę pomyśleć, zastanowić się, jakie to daje możliwości. Samo wykupienie wirtualnej ziemi po to, aby później ją sprzedać zyskiem, to już jest, myślę, że dosyć dobry zarobek. Posiadanie wirtualnej ziemi po to, aby na niej otworzyć budynek, zrobić grę, a następnie wynajmować tą powierzchnię. Tworzenie właśnie wirtualnych dóbr. To wszystko umożliwiają te projekty. Także posiadanie tokenów tych projektów, które będą wzrastały na wartości, o ile te gry będą zyskiwać na popularności, myślę, że jest bardzo ciekawą opcją. No i w tym rankingu, w kolejnych odcinkach postaram się omówić takie projekty jak Engine, Decentraland, Sandbox, Crypto Voxels and Somnium. Także serdecznie zapraszam do kolejnych części tego odcinka. Również będę wdzięczny za komentarze, co myślicie o tej serii, jakie są wasze oczekiwania. Kolejne odcinki będą właśnie, w kolejnych odcinkach będę omawiał poszczególne wymienione tutaj projekty. Zapraszam do komentowania, do dzielenia się tym odcinkiem, do pobierania raportu oraz zachęcam czekać na kolejny odcinek z tej serii. Na tę chwilę to już wszystko. Dziękuję wam za poświęcony czas. Cześć.